Jesteśmy już po zakończeniu gali Fight Exclusive Night 14 z Silesian Rage, a z nami tutaj wyjątkowi goście. Przede wszystkim oczywiście uczestnik walki wieczoru, nowo kreowany mistrz organizacji FEN kickboxingu w wadze do 95 kg, Tomasz Sarara. Dzień dobry, witam. Dobry wieczór już teraz, tak. And we have the staff of Tomasz Sarara, famous Mr. Perfect, Ernesto Host. I'm not a star, I'm a trainer. Okay. And Orlando Gemmerz. Hello. Więc tutaj pierwsze pytanie do Ciebie, Tomek. Oczywiście wielkie gratulacje za zwycięstwo. I powiedz, czy to był jeden z takich najtrudniejszych, najcięższych bojów w Twojej dotychczasowej karierze zawodniczej? No jeden z cięższych na pewno. Wyjątkowo wysokie tempo tej walki. Ciężko było coś pocelować, przygotować na spokojnie kilka akcji, bo przeciwnik cały czas rzucał wysokie tempo, które trzeba było utrzymać. Na takiej walce mistrzowskiej nie wolno robić kroku do tyłu i mam do siebie kilka pretensji, chcę zobaczyć tą walkę na spokojnie, przeanalizować błędy, ale mówię, ja cały czas szukam swoich błędów, a ja powinien się cieszyć, bo naprawdę wygrałem. A czy takim właśnie czynnikiem tutaj utrudniającym zadanie było to, że to była walka rozłożona na 5 rund? Nie chcę się tłumaczyć, to było tak samo 5 rund dla mnie jak dla przeciwnika. Wiedziałem od samego początku i podjąłem to tempo. Jestem pod dużym wrażeniem, że przeciwnik również wytrzymał takie wysokie obroty, bo rzadko się to zdarza, zwłaszcza w tej wadze. Nie ważymy po 50 kg, tylko prawie dwa razy więcej, a tempo było naprawdę wysokie. To właśnie tutaj się muszę z Tobą zgodzić, bo właśnie widziałem, jak tutaj Denis naprawdę twardo stał na nogach, tutaj naprawdę dużo ciosów przyjął od Ciebie, dużo kopnięć. Zresztą to było oczywiście z obu stron, bo też tutaj nie ma co ukrywać. Denis też tutaj oczywiście pokazał, dał świetny bój, pokazał się jako niesamowicie twardy fighter, więc tutaj no... Myślisz, że była szansa, żeby tutaj pokusić się o skończenie tej walki przed czasem, czy rzeczywiście tutaj Denis był aż tak twardy, że to było po prostu dzisiaj niemożliwe? Tak jak się to mówi, że nie ma zawodników nie do trafienia, są źle trafieni, więc może nie trafiłem na tyle czysto, ale naprawdę twardy gość. Tam czułem kilka ciosów, że weszło bardzo czysto w tempo i wydawało mi się, że to może przesądzić o losach pojedynku, a nie przesądziło. No, także ukłon w jego stronę, naprawdę przyjął ciężką, twardą walkę, dużo twardych ciosów, a mimo wszystko nie dał po sobie poznać, że cokolwiek jest nie tak. A czy na tej kolejnej, powiedzmy, warszawskiej edycji FEN-u myślisz, że już wtedy mógłbyś po raz pierwszy stanąć do obrony tego pasa? Myślę, że z każdą walką robię progres, także wtedy już było ciężko i ta walka również była na wysokim, na bliskim balansie do tego, żeby przechylić szalę na drugą stronę. Więc cieszę się, że stało się to w takiej kolejności, a nie odwrotnej. Najpierw Warszawa, małe wyciągnięcie kilku wniosków i teraz kolejna walka i z każdą kolejną chcę być coraz to mądrzejszy i lepszy. And now I have question to Mr. Host. This was really big fight for your fighter, so and now he has a big challenge ahead of him because big tournament in Belgrade, 27th of October. So how you prepared Tomasz and how he recover to prepare the best as possible to this date? I think the most important thing is that he takes his rest first. Of course, he already has a condition, and if you look at the fight today, it is already a condition good for his condition. So that is the most important thing. I think for at least a week he has to take a rest, and whatever injury, little injury he should have, he should make that heal first, and then he can think about and prepare for the next tournament. And you happy to have Tomasz back under your wings? Well, you know, Tomasz is a good fighter, is a fine person, and it's always nice and good to work together with him. Mm-hmm. And after the upcoming tournament in Belgrade, you have some other plans for Tomasz? Well, we have to check. There are always possibilities outside Poland. He has a possibility to fight in Suriname in December. So I think there will be enough chances for Tomasz to prove himself a little even more. Teraz na chwilę wrócę teraz się do Tomka. Właśnie niedawno zobaczyłeś swój zawodowy debiut, jeżeli chodzi o boks. Był to bardzo niezwykły bój, bo wygrałeś w bardzo efektownym nokaucie. Tutaj przeciwnik dosłownie wręcz zawisł na linach. Więc myślisz, że kiedy możemy się Ciebie ponownie spodziewać na bokserskim ringu?
Propozycja padła na walkę w styczniu, także mam teraz naprawdę mocno zapchany grafik i zobaczymy, jak to się uda z tymi wolnymi terminami. Ale ja kocham takie wyzwania i chciałbym podjąć po raz kolejny faktycznie próbę walki w boksie, zwłaszcza po tym udanym debiucie i próbować się rozwijać tą karierę na tyle, na ile się da. A która z tych dyscyplin byłaby dla Ciebie, powiedzmy, priorytetem? Czy dalej kickboxing, czy jednak już powoli byś się przestawiał na boks? Kickboxerem jestem od 20 lat i dlatego ta moja ciężka praca i inwestycja w siebie jako kickboxera bardziej mnie interesuje. A boks jak najbardziej tak, ale myślę, że na chwilę obecną i chciałbym, żeby do końca było to jako bardziej w postaci alternatywy niż jakiegoś priorytetu. Na razie chciałbym być kickboxerem, który również będzie boksować. And I have a question to you, Mr. Host. Some time ago you restarted your fighting career, but this is still... You still want to fight in the ring, or right now you just the coach? Basically, I'm just a coach. But if anybody gives me some crazy offer for nice money, then I will always think about it. But basically, it's finished. I mean, I'm 51, and I cannot do what I could do like 10, 15, 15 years ago. So I have to be very, very realistic. But as I say, I have to pay my bills too. My children go to school, and so it's always good if there are chances for me to make a good fight. I might do it. I would like to say official thank you for the Ernesto for the support. Thank you for the Orlando. Yeah, this is my team. Some moment I was trying to find some new way. Yeah, but I feel the best with these guys, when they can support me. So this is the big, big, big support of me. Just official thank you from Mr. Perfect for Doe. They are my friends, they are my coaches. So just the lesson for the future. You're welcome. don't cry. Okay, so one more question for Ronaldo this time. As you watched Tomasz in the ring, how do you think your preparation with him, your work with him about boxing and physical preparation, how does it make him better in the ring for this fight? It's making him better, but you know what it is? His opponent, he could have a lot of punches, and so then he's getting like frustrated and don't know what to do anymore, and yeah, that's very difficult because you never know what's happening in the fight, and his condition went a little bit down, and his opponent noticed, and he just came to the front, and you know, but Thomas keep working, but he couldn't do anything, he couldn't do what he wanted to do anymore, but he still has a good fight, so that was it. Okay, thank you. Tomek, nie chcemy Cię już dłużej męczyć. Podziękowałeś po angielsku swoim trenerom. Może masz coś do powiedzenia swoim polskim kibicom, tak na koniec? Tak, dziękuję za wsparcie, bo naprawdę szerokie grono kibiców przyjechało, słyszałem ich doping i naprawdę mocno buduje to w takich chwilach kryzysu w trakcie walki, także serdeczne podziękowania dla każdego z osobna. Mam nadzieję, że będę miał okazję podziękować każdemu, kto trzymał kciuki. Mam nadzieję, że nie zawiodłem. I co, no mamy pas po mojej stronie i będę teraz jak lepiej faktycznie bronił go, żeby nikomu go nie oddać. Długo na to pracowałem i tak to jest, jak bój po ciężkiej walce i nie wypuszczę tego, choćby łamali mi palce. Dobra, gratulujemy, dziękujemy serdecznie. Również dziękuję. So thank you all, amazing champion, amazing team.